Bardzo się cieszę, że nas jest tyle, że jesteście Państwo zdrowi. Jest to nasze ostatnie spotkanie w tym roku. Czas na to, żeby po prostu podziękować wszystkim tym osobom, które przyczyniły się do tego, że wszystkie imprezy się nam udały i tą dzisiejszą również imprezę, to nasze spotkanie też przygotowały. Witam serdecznie naszych przyjaciół, bo ja już nie mówię, że gości, bo nie jesteście gośćmi, tylko jesteście naszymi przyjaciółmi. Bardzo serdecznie witam panią prezydent, panią Jasię Cichocką-Gulę. No jedna nam się dzisiaj ostała z władz, bo reszta jest w Zakopanem, tak? Witam serdecznie starego i nowego przewodniczącego Rady Miasta, pana Wiaczesława Augustyniaka. Witam nowego pana dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pana dyrektora Andrzeja Czekaja, no i panią dyrektor Marlenę Jasnoch. Macie państwo okazję poznać państwa i ze wszystkimi kłopotami się zgłaszać. Serdecznie bardzo witam panią dyrektor. Tak, panią dyrektor Zyseską z Miejskiego, z Centrum Seniora, tak. Pani dyrektor, pomimo wielu, wielu, wielu obowiązków zawsze jest z nami. Kogo jeszcze nie pamiętam? No ja nie przewidziałam pani Marleny Jewsieni, która no, jest naszym takim dobrym duchem i no, na co dzień z nami współpracuje. No właściwie nie witam księdza, bo ksiądz jest gospodarzem, tak? Ksiądz Zdzisław Kropidłowski, który już od 2 lat zastąpił nam księdza Darka Ławika i jest tutaj z nami. Zgodnie z naszą tradycją powstańmy i posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i z rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich, nie bójcie się. Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami – chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój, ludziom Jego upodobania. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie, pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym dziecięciu, a wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu, a pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Oto słowo Pańskie. Zanim się podzielimy opłatkiem, to jeszcze oddam mikrofon naszej szefowej miasta. Dzień dobry.
włączony? Tak. No jestem sama, panów nie ma, ale przekazuję państwu życzenia od pana prezydenta Jacka Karnowskiego i od Marcina Skwierawskiego. Oni są z wami tutaj na pewno duchem. Ja muszę być trzy w jednym, ale myślę, że będzie dobrze. I jak co roku życzę wam zdrowia i żebyście szczęśliwie w przyszłym roku mogli kontynuować swoją misję bycia wspaniałymi ludźmi, tak jak dotąd, i żebyście byli zdrowi przede wszystkim. I chciałam też powiedzieć, że to był bardzo trudny rok i myślę tak sobie, że z roku na rok, że każdy jest trudny i że każdy następny wydaje się trudniejszy. I chciałabym mieć tyle siły, co państwo, żeby móc kolejne lata wytrzymywać. I żebyście mieli mniej bodźców zewnętrznych, bo mnie wykańczają bodźce. Dużo złych informacji ze świata, jakieś kłopoty z klimatem i tak dalej. Bądźcie wolni od takich trosk. Starajcie się żyć tak jak dotąd, jak najlepiej potraficie i nie przejmujcie się byle czym. To są moje życzenia na teraz i na później. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, a ja chciałbym inaczej spojrzeć na te nasze najpiękniejsze święta, święta, których genezą jest miłość. I dlatego, że święta miłości, które będziemy obchodzili, chcę z takim hasłem do państwa wyjść. Dzielmy się tą miłością, bo naprawdę to, czy my jesteśmy bardziej czy mniej zajęci różnymi sprawami, czy mamy zawsze obok siebie drugiego człowieka. Jeżeli temu człowiekowi my będziemy przyjaźni, jeżeli będziemy dzielili się miłością, to ona do nas wróci. I tego państwu życzę i na święta, i na cały nowy rok. Wszystkiego dobrego. Szanowni państwo, jeżeli pozwolicie, bardzo króciutko, ale w imieniu wszystkich pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie chciałbym złożyć wszystkim państwu najserdeczniejsze życzenia świąteczne, właśnie tej siły, tej miłości i tego ciepła, abyśmy się nim w kolejnym roku wszyscy dzielili. Wszystkiego dobrego. No ja też do tych wszystkich życzeń się jeszcze raz dołączam. Życzę państwu dużo, dużo zdrowia i tak jak już pan tutaj przewodniczący powiedział, dużo miłości, dużo przede wszystkim szacunku do siebie nawzajem, bo to jest najważniejsze. Pamiętajcie, uśmiechajmy się do siebie nawzajem, bo jeżeli my się będziemy uśmiechać, to inni się do nas też będą uśmiechać. A raczej emeryci w Sopocie są pogodnymi ludźmi i wszystko jest okej. Okay. Władze o nas dbają, za co serdecznie dziękuję. I żeby nam się tutaj, pomimo tych zewnętrznych, pani prezydent wieści, to my tutaj w Sopocie tych złych chyba nie mamy. Także serdecznie dziękuję jeszcze raz. Tak, i oddaję znowu pałeczkę księdzu. Z naszej tradycji najważniejszym momentem w czasie Wigilii jest dzielenie się opłatkiem. Rok temu mówiłem o tym, że jest to symbol, który wynika z tradycji zesłania na Syberię. Był, ma swoją genezę tylko w kongresówce. A dzisiaj, zanim to tutaj pobłogosławię opłatek, przywiozłem państwu, żeby pokazać szopkę betlejemską. Tworzy się nam nowa tradycja. Jest to szopka krakowska, ale to później, bo tutaj, jeśli będziecie państwo spożywali, to więcej na ten temat opowiem. Opłatek jest taki, jest chlebem. Każdy, kto daje chleb, dzieli się z drugim człowiekiem życiem. A jeśli do tego dodajemy jakieś życzenia, to myślę, że zawsze są one jakieś przemyślane. Chcemy przekazać z tym chlebem drugiemu człowiekowi to wszystko, co nam się wydaje, że jest ważne. Nie tylko dla nas, ale również dla niego. Bo jakoś się tam znamy, patrzymy na drugiego człowieka i chcielibyśmy, aby, no nie żeby się poprawił, ale żeby był dobrym człowiekiem. I w tym fragmencie Ewangelii słyszeliśmy, mówią aniołowie do pasterzy, nie bójcie się Bożego Narodzenia,
Nie bójcie się tego, że Bóg staje się człowiekiem. Nie bójcie się, gdy chce przyjść wam z pomocą. Taką, która jest czasami nieokreślona, cudowna, ale nie trzeba się przed nią bronić. Tak jak nie powinniśmy bronić się przed drugim człowiekiem. Nastrój Wigilii Bożego Narodzenia pozwala na to, aby właśnie Wigilię zmieniały się nasze relacje, nasze rodziny, rzeczy, które są trudne czasami do załatwienia. Można załatwić w czasie Wigilii. I tak życzę Państwu, aby ten opłatek, którym będziecie się teraz dzielili, po prostu sprowadzał Boga do waszego domu, do was, do waszego serca i abyście się nim dzielili, aby święta były święte. A pokój na ziemi.